burdel cały ten wielki. Proszę Państwa, 3-4 autobusy odjechały, to tutaj było tak dużo ludzi, ale zaraz znowu będzie. I tak jak mówię, do swego czasu wcześniej filmy o 10, o 11, o 12, pomiędzy 11 a 12 też wjeździ do Ronda Dardyńskiego. Dlatego mówię, żeby tu w Polsce nie sprzedawali pistoletu, bo im się tak marzy Ameryka, że jak dziadowi pokażesz Colta, czy tak powiem, pistolet, to on będzie, wiesz, już tu chciał strzelać normalnie. Ja nie wiem, że jak ktoś dawno czego nie widział i nagle się wzbogacił, to potem jest taki głupi. Proszę Państwa, jest taka moda tutaj w kraju, że do worków wkładają, do worków. Ja bym wysłała wszystkich do tworków. A tworki pod Warszawą to tak jak choroszcz pod Białymstokiem. Kiedyś tam w Białymstoku byłyśmy z siostrą Bogułowicz. Aby nie Przybyłowicz, bo Przybyłowicz to całkiem czubek. No, jak on chodzi po ulicach i ciągnie jakiś wóz, a tam ma, proszę powiedzieć, jakieś paski, jakieś zamki, jakieś... No to czubek, no. Ja mówię, wiecie, uspokój się. No, ale on się uspokoi i potem za jakiś czas znowu to samo. Proszę Państwa, Przybyłowicz, to nie Bogułowicz, ale coś koło tego, Bogułowicz, Bogułowicz. Taka piękna siostra, w Ameryce Białystok, wygląda jak szer. Ma Bogusia, syna, bardzo ładny chłopak i grał na saksofonie. No umiał grać po szkole. Proszę Państwa, on ubrał się w wojskowy strój dziadka i po wojskowemu i parodiował tam po całej tej Anglo-Ameryce Białystok. To wiecie Państwo, jak Anglo-Ameryka Białystok w pudełku od zapałek, nie w pudełku od zapałek, ale jest gdzie chodzi. I matka jego nie mogła znaleźć i go wywieźli do, nie do tworek właśnie, tylko do tego, choroszczy. No i tam pod Anglo-Ameryką Białystok jest choroszcz. Myśmy raz pojechały, to było po południu, było już ciemno, pamiętam. I miałyśmy książkę You Can Live Forever in Paradise. Czyli będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Już Polacy nie muszą tutaj tak dobrze znać tej końcówki, że to jest on earth, czyli na ziemi. You Can Live Forever in Paradise. Olef. Tę książkę, którą wasz papież otrzymał we włoskim szpitalu od włoskiego pacjenta Włocha, który by tę książkę wręczył, a te baby nie chciały papieża puścić do tego pokoju, gdzie wiedziały, że leżą świadek Jehowy. A on bardzo inteligentny, bardzo mądry, no i tę książkę pięknie ilustrowaną. Ona jest więcej niż elementarz, no bo ludzi dorosłych doprowadza do tego, że mogą czytać, że mogą studiować, doprowadza do prawdy. No i wracając do tej choroszczy, do Bogusia, Bogułowicza, Bogułowicza, czy Bogusłowicz, Bogusłowicz, coś takiego koło Pana Boga. Dzisiaj chcemy być koło Pana Boga. Niech będzie, proszę Państwa, i popiełuszko, ale nie wolno ludzi krzywdzić, nie wolno zabijać, bo to już oni teraz to wiesz, od urodzenia zabijają. Nie wolno. Jeżeli jest Pan Bóg, dobrze, niech Ci się rodzi, to Ci się rodzi. To są konsekwencje niedoskonałego człowieka. Adam i Ewa wiedzieli, że ziemia będzie chwasty, osty, rodziła, a ty też będziesz w bólach rodziła. I co będziesz rodziła? No to co? To widzisz, musi to być, musi to być.